evening last night. Mam nadzieję, że mieliście dobry wieczór i dobrze odpoczęliście. I know you probably some of you overwhelmed with the information from last night. Niektórzy z was może czujecie się przyciążeni nawet tymi informacjami, ilością ich z zeszłego wieczoru. But my prayer is when you receive the notes, hopefully this afternoon, that you'll take time at home and go through it slowly. A mam nadzieję, że jak otrzymacie te konspekty dzisiaj po obiedzie, to przeczytacie je i powoli przez nie przejdziecie. Go through the scripture references. Przejdźcie przez te fragmenty pisma, jakie są tam podane. Again, all the material here is general in nature. Cały ten materiał, jaki przedstawiamy, jest w miarę ogólny. We are all different people, different personalities, different background. My jesteśmy ludźmi z różnymi ludźmi, z różnego środowiska, z różnych historii. This is not a formula will apply to everyone, it will work for everybody. I to nie jest wzór, który można zastosować do każdego i zawsze będzie działał. It just gives you a little bit of foundation and guidelines. I on da ci tak troszkę podstaw i prowadzenia. And when you talk to individuals who are dealing with these issues, i kiedy będziecie rozmawiali z ludźmi, którzy mają problem z tymi kwestiami, you customize this approach specifically for that person. Możecie dostosować to podejście do tej osoby właśnie. It's the same thing with evangelism. Tak samo jest z ewangelizacją. Each person is different. Każdy jest inny. We know what the gospel is. That's standard. That's the foundation. Ewangelia jest taka sama, to jest standard, podstawa. But the approach and delivery is different from one person to another. Ale podejście i sposób zwiastowania różni się od osoby do osoby. Because we are individuals and we process information differently from another person. Bo jesteśmy indywidualni, my przetrawiamy informacje każdy na swój sposób. So this morning I want to talk about the topic of anger. Więc dzisiaj rano chcielibyśmy poruszyć właśnie temat gniewu. I know I'm in Poland. Wiem, że jestem w Polsce. Pretty peaceful people. Pokojowi ludzie. I'm sure you don't get angry. I na pewno się nie złościcie. Right. Tak. We have that human nature in us. Mamy tą ludzką naturę. And anger is an emotion that God has given us. I gniew jest emocją, jaką Pan Bóg nam dał też. But there is a difference between righteous anger and sinful anger. Jest różnica między sprawiedliwym gniewem a grzesznym gniewem. So what are we trying to do here? Let's look at Proverbs chapter 29 verse 22. Przypowieści 29:22 pisze: człowiek gniewliwy wszczyna spór, a człowiek porywczy mnoży grzechy. What are the degrees of anger? Jakie są stopnie gniewu? Anger is an emotional agitation that occurs when a need or expectations is not met. Gniew to jest takie emocja, która się pojawia, gdy potrzeba albo oczekiwanie nie zostaje spełnione. Do you agree with that statement? Czy się zgadzasz z tym? I agree. Ja tak. If there is something I expect and did not happen? Jeżeli chciałem coś, żeby coś się stało? It just dwells up in me. I to się nie stało, no to się to buduje we mnie. I may not express it, mogę tego nie wyrazić, it's in here. Ale jest tu w środku. And sometimes it boils. I czasami nawet wrze. So there is expectation. I expect people to meet my need that sometimes is unfounded. I czasami jest takie oczekiwanie, że ktoś spotka moją potrzebę, która czasami nie ma podstawy. Or I had a need of a spouse or a friend or a family member to meet my need and it did not work. Albo chcę, żeby mój małżonek, mój przyjaciel, ktoś w pracy spełnił moją potrzebę i to nie zadziałało. And I get angry. I złoszczę się wtedy. You remember yesterday we talked about our need has to be based on Christ. He meets all of our needs. Wczoraj mówiliśmy o tym, że nasze potrzeby muszą być oparte na Chrystusie, bo on wypełni, on zaspokaja wszystkie nasze potrzeby. So what are the degrees of anger? Więc jakie są stopnie gniewu? Heat. Coś takiego jak ciepło. Anger has many degrees. Gniew ma wiele stopni. Ranging from mild irritation to hot and explosion. Od takiego łagodnego po gorące eksplozje. Such as indignation and simmering anger provoked by something unjust or often perceived as unjust. Może być na przykład oburzenie, to jest taka złość, która jest wywołana przez coś niesprawiedliwego i często postrzegana jako nieuzasadnione. We see that sometimes in the news. Czasami to widzimy w wiadomościach. You heard somebody did something to his family, to a neighbor or to a school. Słyszymy w wiadomościach, że ktoś zrobił coś w swojej rodzinie, w szkole czy w innym miejscu.
You get angry because you know that was evil and unjust. I złościsz się, bo wiesz, że to było złe i niesprawiedliwe. Or you might perceive somebody did something to you and it's just perception and you get angry. Albo ktoś zrobił coś tobie i według twojego widzenia to było niesprawiedliwe i złościsz się. So if it's perception, then before you get angry, you need to investigate. Więc jeżeli to jest kwestia tego, jak ty na to patrzysz, to zanim się zezłościsz, zastanów się na tym, zbadaj to. Is that true? Did that really happen? Czy to prawda, czy naprawdę się stało? And then you could evaluate, is that just or not? I wtedy możesz zadać sobie pytanie, czy sprawiedliwe, czy niesprawiedliwe. The other kind of anger is wrath, burning anger, accompanied by desire for revenge. I inny taki rodzaj tego gniewu to jest takie palące uczucie i masz pragnienie zemsty wtedy. That's uncontrolled anger. To jest taki niekontrolowany gniew. There's another one that's even a higher degree, that's a fiery, burning fiery anger, so fierce that it destroys common sense. You just lose your mind. Jest jeszcze inny gniew, przetłumaczyłem to jako zapalczywość. To jest taki ognisty gniew, który jest gwałtowny, że nawet nie możesz myśleć we właściwy sposób wtedy. You would think that's the last of or the highest degree of anger, but there is another one is higher, that's rage, blazing anger, resulting in self losing of self-control, often the extreme of violence and temporary insanity. I jest jeszcze jeden stopień, przetłumaczę jako wściekłość, to jest taki płonący gniew, który skutkuje utratą samokontroli. Do skrajnej przemocy czasem ktoś jest niepoczytalny w tym uczuciu. Some people who commit violence, niektórzy ludzie dokonujący przemocy they get to that level of anger, dochodzą do tego poziomu gniewu, że popełniają jakieś czyny, że nawet ich nie pamiętają, ich umysł po prostu się wyłącza wtedy. So what are the four sources of anger? Więc jakie są źródła gniewu? Is it sin for a person to be angry? Czy jest grzeszne, czy jest grzechem popełnić, mieć gniew? The answer is no. Nie. The initial feelings of anger is God-given emotion. Like I said, God gave us that emotion. To jest emocja, którą dał nam Pan Bóg. Sam gniew w sumie nie jest zły. The way to express this emotion determines whether your anger becomes sin or not. Ale sposób wyrażania tej emocji to decyduje o tym, czy to jest gniewne, czy to jest grzeszne, czy nie. In Ephesians 4:26 says, "In your anger, do not sin." Efezjan 4:26 mówi: "Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie." Second, how can a person keep from feeling guilty when he is angry? Po drugie, jak można uniknąć poczucia winy, gdy jest się złym? Your anger is a signal that something is wrong. To uczucie, gniew jest sygnałem, że coś jest nie tak. It's like in your car, check engine light. To tak jak kontrolka w silniku się zaświeca i tam pokazuje, że nie działa coś w aucie. When it comes on, you know there is something wrong, take it to the mechanic to investigate. Kiedy to się zapala, no to wiesz, że musisz jechać do mechanika, sprawdzić, czym jest problem. So when you have those feelings, you need to stop, evaluate and find the solutions to what the issues are. Kiedy masz to uczucie, to powinieneś się zatrzymać, ocenić sytuację, znaleźć rozwiązanie na to. So first it hurts. Więc po pierwsze, when you feel that, your heart is wounded. Gniew pojawia się, kiedy jest zranienie, kiedy twoje serce boli. You remember we talked about we have three inner needs: love, significance, what was the third one? Forgot. Value. Let's put it this way. But your inner need for love is wounded. Pamiętacie, mówiliśmy o tych trzech podstawowych potrzebach, jakie są miłości, love. Znaczenia i bezpieczeństwa. I jedno z nich, kiedy jest zranione, to czujesz to uczucie. When you experience rejection or emotional pain of any kind, anger can become a protective mechanism or wall to keep people from giving you more pain. Kiedy doświadczasz jakiegoś odrzucenia, to często złość może być takim mechanizmem obronnym, kiedy stajesz za tym ścianą złości, żeby nie otrzymać więcej tego bolącego uczucia. The second is injustice. Po drugie, źródłem gniewu może być niesprawiedliwość. Your rights have been violated. Twoje prawa zostały naruszone. Everyone knows deep inside what's right or what is wrong. I każdy w głębi duszy wie, co jest dobre, a co złe. What is fair, what is unfair. Co jest sprawiedliwe i niesprawiedliwe. What is just, what is unjust. Co jest właściwe, a co nie. When you feel injustice has been committed against you, someone, especially someone is close to you, you may feel angry.
I kiedy czujesz, że ktoś uczynił ci niesprawiedliwość, zwłaszcza jak ktoś był na przykład ktoś bliski tobie, no to możesz poczuć gniew. If you hold on to it, it will find a home in your heart, and that anger becomes bitterness and keeps festering and lose all joy of life. Jeśli będziesz się tego trzymał, to on znajdzie sobie przyczółek w twoim sercu i będzie zabierał ci całą radość z życia. The third is fear. Trzecie źródło gniewu jest strach. Your future is threatened. Twoja przyszłość jest zagrożona. Your security is threatened. Twoje bezpieczeństwo jest zagrożone. Especially when you begin to worry, you feel threatened or get angry because of a change in circumstances. Często zaczynasz się martwić, kiedy mają nadejść jakieś zmiany. You may respond to fear and anger. I odpowiadasz na ten strach też często gniewem. Sometimes a fearful heart reveals lack of trust in God's perfect plan for your life. Czasami takie serce, które się boi, pokazuje, że nie ufasz tak naprawdę Bogu, który ma plan dla twojego życia. Number four is frustration. I po czwarte frustracja. Your effort is unsuccessful. Nie udało ci się, twoje wysiłki spełzły. Your sense of significance has been damaged. Zostało uszkodzone twoje poczucie znaczenia. Frustrations over unmet expectations of yourself or of others is a major source of anger. I frustracja z powodu niespełnionych oczekiwań co do siebie lub do innych często jest właśnie źródłem gniewu. Sometimes you put really unfounded high expectation of yourself, of performance, for example. Czasami sam sobie dajesz bardzo wysokie oczekiwania do tego, czego dokonasz. And when you don't meet it, i kiedy nie udaje ci się, you get frustrated, you get angry. Frustrujesz się i później się złościsz. Most of the time you'll get angry at yourself. Często złościsz się sam na siebie. Nobody put that on you, except you put that on you. Nikt ci tego nie dał, tylko ty sam sobie to dałeś, ten gniew. Like I said last night, sometimes our worst enemy is us. Jak wspomniałem wczoraj, czasami nasz najgorszy wróg to my sami. We put so many baggages on heavy weight on ourselves that it's really unfounded. Dajemy na siebie różne ciężary, brzemiona, które nie mają podstaw. So the question is, what is the root cause of anger? Więc pytanie brzmi, co jest główną przyczyną gniewu? When we feel that our real or perceived rights have been violated, we can easily respond with anger. Kiedy czujemy, że nasze rzeczywiste albo jakieś prawa, które my myślimy, że mamy, zostały naruszone, so we have a wrong belief. Możemy łatwo zareagować gniewem i mamy takie błędne przekonanie. Based on what I believe is fair, I have the right to be angry about my disappointment and to stay angry as long as I can and when I feel like it. That's a wrong belief. Takie błędne przekonanie brzmi, że ja uważam coś za sprawiedliwe, więc mam prawo się złościć, bo jestem rozczarowany tym tak długo jak chcę, jak mam ochotę i to jest właściwe. So what is the right belief? Błędne przekonania. Jakie jest właściwe? 1 Piotra 1:6-7 mówi nam, ponieważ Pan jest nade mną, ufam Mu z moim życiem, oddałem Mu moje prawa. Moje ludzkie rozczarowania są teraz w Bożych planach, aby zwiększyć moją wiarę, rozwinąć we mnie Jego charakter. Decyduję się nie być kontrolowany przez gniew. To jest właściwe przekonanie. Bóg ma kontrolę nad tobą i nade mną, nad naszym życiem. You need to acknowledge, and I need to acknowledge, that many things in life I have no control over. Musimy przyznać, że ani ty, ani ja nie mamy kontroli nad naszym życiem. I'm only in control of my actions, what I do. Mam tylko kontrolę nad moimi akcjami, nad tym, co robię. If I lose that, if I act on perceptions or false assumptions, jeżeli będę trzymał się tych moich fałszywych przekonań, then basically I am not trusting God to help me live life fully. To nie ufam Bogu, aby żyć w pełni życiem. So how can past angers be resolved? Więc jak można rozwiązać taki gniew z przeszłości? Unresolved anger is a bed for hidden burning coals. Nierozwiązany gniew to takie podłoże z ukrytymi, płonącymi węglami. Deep wounds from your past is into your relationship with God and others. Gniew z przeszłości to mogą być rany w twojej relacji z Bogiem i z innymi. This powerful emotion will rob you and rob me and rob my heart of peace and steals contentment from your spirit. I to uczucie może ukraść ciebie, twoje serce, zadowolenia w Duchu Świętym. So how do we resolve this anger? Więc jak rozwiązać problem gniewu? Some of us been angry for long, long time. Niektórzy z nas czuli gniew bardzo długo. We've been carrying this since
childhood. Może niektórzy od dzieciństwa nawet noszą w sobie gniew. We have put together and suppressed the cause of that anger for years. I odkładamy na bok i przyciskamy to, co spowodowało ten gniew. Because the hurt is so deep, you cannot relive that anymore, but you're still angry about it. Ta rana jest tak głęboka, że nie możesz tego znowu przeżyć, ale ciągle jesteś zły z tego powodu. No matter which culture we live in, which country we live in. Nieważne w jakim kraju, w jakim, jakiej kulturze żyjemy. People are people. Ludzie są ludźmi. We have that sinful nature. I mamy tą grzeszną naturę. And unfortunately, sometimes we abuse each other. We abuse our children. We abuse our family, spouse. I niestety czasami krzywdzimy siebie nawzajem, krzywdzimy naszą rodzinę, naszego współmałżonka, dzieci. Mistreat others. Źle traktujemy innych. Sometimes our tongue. James talks about the tongue, to tame the tongue. Czasami nasz język, wiecie, Jakub mówi o języku, o tym, jak go ujarzmić. And that wounds. I on kaleczy. Sometimes it develops into anger that you carry the rest of your life. I czasami może przekształcić się w gniew, który będziesz ciągnął ze sobą resztę życia. And God did not intend for us to live that way. A Bóg nie chciał, żebyśmy żyli w ten sposób. He wanted us to live peaceful. Chciał, żebyśmy żyli pokojowo. Joyful. Radości. And life abundant in this life to start with, and of course abundant and joyful for eternity. I żebyśmy mieli owocne, bogate życie już teraz tutaj, ale również później w przyszłości, wieczności z Nim. So how can we overcome that or resolve past hurts or anger? Więc jak rozwiązać ten gniew, który tam pojawił się w przeszłości? First, realize your anger. Po pierwsze, zdaj sobie sprawę, że masz gniew. Willingly admit that you have unresolved anger. Przyznaj, że masz nierozwiązany problem w życiu. Some people don't acknowledge that. Niektórzy nawet tego nie chcą przyznać. They don't think they have a problem with anger. Myślą, że nie mają problemu z gniewem. Whatever the reason. Co, jakikolwiek jest jego powód. Sometimes it's because of pride. Too prideful to acknowledge I have an issue. Czasami ktoś ma taki rodzaj dumy, że mówi, ja jestem zbyt dumny, żeby przyznać, że mam problem z gniewem. Sometimes to protect an image that they developed. Czasami mają jakiś obraz swój, który ukształtowali i chcą go chronić. What would the people think of me? Co ludzie pomyślą o mnie? Self-esteem, all of that. Moje poczucie wartości. The first step of healing from this is to acknowledge that you have unresolved anger. Z pierwszym krokiem uleczenia się z tego to przyznanie, że masz nierozwiązany problem. Second, ask the Lord to reveal any anger buried deep in your heart. Po drugie, poproś Boga, aby ujawnił wszelki gniew, jaki masz w swoim sercu. Seek to determine the primary reason or reasons for your past anger. Postaraj się znaleźć tą główną przyczynę albo przyczyny, które są powodem tego gniewu w przyszłości. Talk out, speak out your anger with the Lord and with a friend or counselor. I porozmawiaj o swoim gniewie z Bogiem, z przyjacielem, może z jakimś doradcą. It really helps if you verbalize it, because when you speak, you hear. To pomaga, kiedy powiesz to na głos, bo kiedy mówisz, to słyszysz to, co powiedziałeś. God knows what's going on in your heart. Bóg dobrze wie, co jest w twoim sercu. But he wants you to acknowledge it and confess it and speak out when you talk to him. Ale chcę, żebyś to przyznał, wyznał, kiedy rozmawiasz z Nim. Especially if you have a trusted friend, zwłaszcza kiedy masz przyjaciela, który jest zaufany, an elder, starszego, a godly man or godly woman, kogo, that you could talk to. Pobożnego brata lub siostrę, z którą możesz porozmawiać. That's one of the things when I try to talk to someone about some issue going on in my life. To jest jedna właśnie z takich ważnych rzeczy, kiedy ja chcę z kimś porozmawiać o czymś w moim życiu. I have an inner circle of brothers. Mam takie wewnętrzne koło braci. That whatever issue that I talk to them about, they are, I know they are not judging me. To cokolwiek z nimi porozmawiam, to wiem, że oni mnie nie osądzają. I know they have a listening ear to me. Wiem, że oni mnie wysłuchają. I know they will give me godly counsel. I wiem, że dadzą mi pobożną radę. And I know they will hold me accountable. I wiem, że oni będą pilnowali, czy ja sobie z tym poradziłem. And I need that. I ja potrzebuję tego. Each one of us need that. Wszyscy z nas tego potrzebujemy. And if someone comes to you with this kind of issue and you automatically make judgment, please tell them I'm the wrong person to talk to. A jeżeli ktoś przychodzi do ciebie z jakimś problemem i od razu go osądzasz, to powiedz mu, wybacz, ale ja nie jestem odpowiednią osobą do rozmowy. Because that you are wasting their time. Bo marnujesz ich czas. And you will destroy the trust that they put in you. I zniszczysz zaufanie, jakie w tobie pokładali. You just upfront say, I'm really the wrong person to talk to. I am in no position to give you any advice. Powiedz od razu, ja nie mogę ci dać żadnej rady, jestem nieodpowiednią osobą do tego. Do you understand? Czy rozumiecie? I would rather for them to hear it rather than the front in the beginning.
Lepiej, żeby usłyszeli to na samym początku. And go seek another person rather than go in that journey with you and get disappointed and hurt and burned later. Lepiej, żeby poszukali na początku kogoś innego, niż iść przez tą całą drogę z tobą, a później być zranionym i wypalonym na koniec tego. Proverbs 21, verse 2. Przypowieści 21:2. Wszelka droga człowieka jest słuszna w jego oczach, ale Pan waży serca. Number two. Revisit your root feelings. Po drugie, przeanalizuj swoje podstawowe wewnętrzne uczucia. So ask yourself, did you feel hurt, rejected, unloved, ignored? Zastanów się, czy czułeś się zraniony, odrzucony, niekochany, może ignorowany. Did you experience injustice, cheated, wronged, attacked? Czy doświadczyłeś niesprawiedliwości, zostałeś oszukany, skrzywdzony, zaatakowany? Did you feel fearful, threatened, insecure, powerless? Czy czułeś się może przerażony, zagrożony, niepewny, bezsilny? Did you feel frustrated, inferior, inadequate, controlled? Czy czułeś frustrację, czułeś się gorszy, nieodpowiedni, kontrolowany? Psalm 139:23-24. Przeniknij mnie, Boże, i poznaj moje serce, wypróbuj mnie i poznaj moje myśli i zobacz, czy jest we mnie droga nieprawości, a prowadź mnie drogą wieczną. Psalm 139:23-24. See, these questions are investigative questions. To są takie pytania śledcze. You need to ask yourself these questions. Musisz je sobie zadać. To get to the root of the problem. Żeby dojść do sedna tego problemu. That makes you to be angry inside. Który daje ci. It comes out to other, towards other people. Który sprawia, że jesteś w środku, masz ten gniew i czasami ten gniew daje sobie ujście do innych ludzi. Number three. Po trzecie. Release your rights. Odpuść wszystkie, oddaj swoje prawa. And that is to confess the harboring anger in your heart. It is sin. Po prostu wyznaj, że trzymanie gniewu w sercu jest grzechem. Give your desire for revenge to God. I oddaj swoje pragnienie zemsty Bogu. God did tell us, vengeance is mine. Bóg powiedział, zemsta do mnie należy. There are so many people did wrong things to me. Tak wielu ludzi zrobiło coś złego mi. Said things about me. Powiedziało złe rzeczy o mnie. It took me a while to release that. I trochę trwało, zanim odpuściłem to wszystko. And I just said, Lord, you're watching. I powiedziałem, Panie, Ty to widzisz. You know what they said. Wiesz, co powiedzieli. You know what they did. Wiesz, co zrobili. You take care of it. Ty się tym zajmij. Give me peace. I Ty potrzebujesz pokoju. I'll forgive them, I'll release them. Ja wybaczam im, ja to odpuszczam. Help me not to keep that in my heart. I pomóż mi nie trzymać tego w sercu. Talk to God as your Abba Father. Mów do Boga jak do Twojego Ojca, Abba. He knows you're hurt. On zna, że on wie, że jesteś zraniony. When you hurt, he hurts. I kiedy Ty cierpisz, On cierpi. And he wants to take that away from you. I On chce Cię od tego uwolnić. But he's not gonna force himself on you. Ale On nie będzie Cię się zmuszał, żeby Ci pomóc. You have to be willingly come to him and ask him to help you and release it. Ty musisz przyjść do Niego i poprosić o pomoc, żeby On to zabrał od Ciebie. I had fellow missionaries and professors call me worker of the devil. Miałem współmisjonarzy i innych profesorów, którzy powiedzieli, że pracuję dla szatana. Divisive. Że jestem zwodniczy. Why? Dlaczego? Because I held them accountable. Because they said Allah of Islam and God of the Bible are the same, and I said that's wrong. It's not the same. Bo przedstawiłem ich w takiej sytuacji, kiedy oni mówili, że Allah Islamu i Bóg Biblii to ten sam Bóg. Ja powiedziałem, to nie jest tak. To nie jest ten sam Bóg. And then they say Jesus of the Quran is same Jesus of the Bible. I said it's not the same. Powiedzieli, Jezus Koranu jest tym samym Jezusem z Biblii. Powiedziałem, to nie jest ten sam Jezus. Then they start teaching that the Quran, there is truth in it. We could witness from the Quran. I said the Quran is satanic book. It's not God's word. Potem powiedzieli, że Koran to jest księga, z której też możemy świadczyć innym ludziom. Powiedziałem, że Koran jest księgą szatana. But yet they call me worker of the devil by calling them that. Ale dlatego, że ja tak powiedziałem, to oni powiedzieli, że ja pracuję dla szatana. Okay, God, you are watching. Powiedziałem, Panie, Ty to widzisz. I cannot change them. Ja ich nie zmienię. I'm not gonna lash out to correct that. Nie będę atakował ich, żeby to poprawić. I'm gonna continue doing what you call me to do. It's on them. They are responsible to you, not to me. I będę trwał w tym, co robię, a oni są odpowiedzialni przed Tobą, nie przede mną. Initially, when I first heard it, yeah, it hurts. What? I'm a worker of the devil? What are you talking about? I kiedy ja to pierwszy raz usłyszałem, to zabolało mnie. Powiedziałem, co? Ja pracuję dla szatana? But I had to pause. I had to stop and think, how am I going to respond to this? I musiałem się zatrzymać i zastanowić, jak na to odpowiedzieć. Vengeance is mine, says the Lord. I zemsta jest moja, mówi Pan. Third, refuse to hold on to your hurts by releasing them to God. Please do so. I odmów trzymania się swoich krzywd, oddając je Bogu.
If you hang on to it, it's not going to help you. It's going to be like cancer eating you inside. Jeżeli trzymasz się do jakiejś krzywdy, którą ktoś ci wyrządził, to będzie jak rak, który zżera cię od środka. Pray for God to work in your life of the one who has wronged you and to change your heart towards that person. I módl się, aby Bóg działał w życiu tego, kto cię skrzywdził i zmienił twoje serce wobec tej osoby. That means you can you need to forgive that person what they did to you. To znaczy, że musisz wybaczyć tej osobie, która skrzywdziła cię. That is so hard for us humans. O, to jest trudne dla nas ludzi. It's hard. Jest ciężkie. Because our natural tendency, I want to take revenge. How dare you do this to me? Nasza naturalna tendencja jest, ja się zemszczę, jak śmiałeś. We gotta stop. Musimy zatrzymać się. Pray. Przestać. That's what God gave us, the beautiful vessel. To pray, to go all the way to the throne of God. I modlić się, dlatego Pan dał nam tę niesamowitą przywilej, ten sposób iść przed tron Boży. Pour our hearts out. Wylewać swoje serce przed and Bogiem. Ask him, Lord, help me to forgive that person. I poprosić, Panie, pomóż mi wybaczyć tej osobie. From a human perspective, there is no way I can forgive him. Z ludzkiej perspektywy nie ma opcji, żebym mu wybaczył. But through you in me, I can forgive that person. Ale przez Ciebie, z Tobą, ja mogę tej osobie wybaczyć. Oh, Jesus, when he said, forgive your enemies. Pan Jezus powiedział, wybaczcie swoim wrogom. Pray for those who persecute you. Módlcie się za tych, którzy was prześladują. That's so radical teaching. To jest radykalne nauczanie. Because back in the Old Testament, eye for an eye, tooth for a tooth kind of thing. W Starym Testamencie było takie myślenie oko za oko, ząb za ząb. But Jesus says, forgive your enemy and pray for those who persecute you. A Pan Jezus mówi, wybacz tym, którzy cię prześladują, módl się o nich, to jest racja. And I'm telling you, when you release that, when you pray for God to take care of it, He just frees you. I mówię, kiedy to odpuścisz, kiedy będziesz się modlił do Boga, żeby ci pomógł, to cię uwalnia. Now, does it come easy? No. Czy to jest łatwe? Nie. But you gotta practice it. You gotta start doing it. Ale musisz ćwiczyć, musisz zacząć to robić. Even if it's hard to do, go ahead and do it. Try it. Nawet jeżeli to jest trudne, to idź, spróbuj, daj temu szansę. The more you do it, the easier it becomes. Im częściej to robisz, tym łatwiejsze się to staje. Just like everything in life. Tak jak wszystko w życiu. How many of you here remember when you were a child start riding a bicycle? Ilu z was pamięta, kiedy było małymi i zaczęło uczyć się jeździć na rowerze? How many times you cut yourself and fell and you know cried? Ile razy się skaleczyłeś, przewróciłeś, płakałeś? Did you give up? Czy poddałeś się? No. Nie. You kept riding and riding and ćwiczyłeś, the more ćwiczyłeś, you learned, im więcej. It becomes natural. You don't even look down, you enjoy the scenery. To stało się naturalne. Teraz już patrzysz dookoła, jak jedziesz. Yes, the same thing here. I to jest to samo tutaj. Initially, it's hard. Na początku jest trudne. But the more you do it, forgive others, those who do wrong to you. Ale im więcej wybaczysz tym, którzy cię skrzywdzili, from you into the Lord. To twoje zaufanie przechodzi z twojej mocy na moc Boga i on się tym zajmie i to jest coraz łatwiejsze wtedy. Release the one who hurt you into the hands of God. Forgive as God has forgiven you. I oddaj tę osobę, która się skrzywdziła Bogu i przebaczaj tak jak Bóg przebaczył tobie. Colossians 3:13. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma skargę przeciw drugiemu, jak i Chrystus przebaczył wam, tak i wy. Number four, rejoice in God's purpose. Confess that harboring anger in your heart is sin. I po czwarte, raduj się Bożym celem, wyznaj, że gniew w sercu jest grzechem. Thank God for the way He is going to use this trial in your life. I dziękuj Bogu za sposób, w jaki On wykorzysta tę próbę w twoim życiu. Thank God? How can I thank God in this situation? Jak można dziękować Bogu w takiej sytuacji? Because when you allow God to work in your life, kiedy pozwolisz Bogu, żeby on działał w twoim życiu, and help you heal from that, i pozwolisz mu pomóc się uleczyć, you start seeing an aspect of God you never seen before. Zobaczysz aspekt Boga, którego wcześniej nie widziałeś. You start seeing His loving kindness in a way that you never seen before. Zobaczysz jego miłość i dobroć w sposób, jaki wcześniej nie widziałeś. And then when you are healed from that, you'd be thankful for that. Kiedy uleczysz się już z tego problemu, będziesz za niego wdzięczny. But guess what? God is going to use you as a vessel, an instrument, to help someone who's going through the same issues, and you're going to be God's healing hand in this guy's life. I wtedy Bóg może użyć ciebie jako narzędzie do pomocy komuś, kto ma ten sam problem, jaki ty miałeś i być tą pomocą, być ręką, która uleczy ten problem. That's part of the counseling. Somebody's going through anger, when you find out, say, you know, I've been through that.
To jest też część takiego doradztwa, kiedy ktoś przychodzi i mówi, mam problem z grzechem, z gniewem, mówisz, wiesz, ja też to czułem. I can associate with that. Mogę się do tego odnieść. I know the hurt, I know the feeling. The more you tell him, I know, he's gonna agree with you, because it's the same feelings. I im więcej tej osobie powiesz, ja wiem, ja tam byłem, ja to rozumiem, to on się z tobą będzie zgadzał, bo on znalazł kogoś, kto rozumie ten problem. Then you offer him the solutions, and most likely he will ask you, well, how did he get over it? I najprawdopodobniej ta osoba powie, no to jak sobie z tym poradziłeś? That's where you help them out. I wtedy możesz im pomóc. To trust more on the Lord than on themselves. Ufaj więcej Bogu zamiast sobie. To trust the Lord to take care of the situation than you try to take care of it and resolve it. Ufaj Bogu, że On rozwiąże tę sytuację zamiast ty brać kontrolę nad tym i prosić, żeby mu rozwiązać. Also know that God can use your resolved past anger for your good and for the good of those around you. Wiedz, że Pan Bóg może wykorzystać twój gniew z przeszłości dla dobra ciebie i tych wokół ciebie. Praise God for his commitment to use all the circumstances in your life to develop Christ-like character within you. I chwal Boga za to, że On może wykorzystać wszystkie okoliczności w twoim życiu, aby rozwinąć w tobie charakter Pana Jezusa. And it makes you firm, strong and steadfast. To sprawi, że będziesz silny, mocny, niezłomny w wierze. Romans 8:27-29. Rzymian 8:27-29. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł ducha, ponieważ według woli Boga wstawia się za świętymi, a wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. Tych bowiem, których On przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu Jego Syna, żeby On był pierworodny między wieloma braćmi. Amen. Number five. Po piąte. Restore the relationship when appropriate. Przywrócenie relacji, gdy jest to właściwe. Forgiveness looks like at the offense, looks at the offense. Reconciliation looks at the relationship. Przebaczenie dotyczy tej występku, jaki był dokonany, a pojednanie dotyczy relacji. You forgive them what they did to you, what they said to you. That's the offense. Wybaczasz im to, co tobie zrobili, co powiedzieli o tobie. To jest ten występek przeciw tobie. But if he's especially if it came from a friend or family member. Zwłaszcza jeśli to przyszło od przyjaciela, kogoś z rodziny. To później, po tym przebaczeniu, chciałbyś naprawić tę relację. I to przebaczenie może być wykonane bez tej zmiany u drugiej osoby. A pojednanie przywraca zaufanie potrzebne do pogodzenia obu stron. Co to znaczy? You can forgive someone if he is not willing to confess what he did. They're not going to change. Możesz komuś wybaczyć, nawet jeśli ten ktoś nie przyznaje, że coś zrobił złego, albo nie ma zamiaru nic zmieniać. I know you wronged me. Wiem, że skrzywdziłeś mnie. I know what you did was unjust and not right. Wiem, że to, co zrobiłeś, było niesprawiedliwe i niewłaściwe. But right now I forgive you before God. Ale wybaczę ci przed Bogiem. And I'll leave you to God. He'll deal with you. I zostawiam to Panu Bogu, On się tym zajmie. As far as I'm concerned, I forgive what you did. I jeżeli o mnie chodzi, to wybaczam, co zrobiłeś. That takes a lot of courage. I to kosztuje dużo odwagi. A lot of maturity. Wiele dorosłości, dojrzałości. But reconciliation, you try to build the trust and the person to change, but it takes time. Ale w pojednaniu chciałbyś odbudować to zaufanie i chciałbyś, żeby ta osoba zobaczyła ten problem. When there is refusal to admit sin from the other side, i kiedy ktoś nie chce przyznać się do grzechu z drugiej strony, then sometimes reconciliation cannot happen. Nie ma możliwości na pojednanie czasami. Especially in the case of infidelity in marriage. Zwłaszcza w takich sytuacjach niewierności małżeńskiej. The innocent party can forgive, but full restoration requires the adultery to stop. I ta niewinna strona może to wybaczyć, ale pełne pojednanie wymaga, żeby przestano popełniać ten grzech. Albo jakieś znęcanie się nad małżonkiem może być wybaczone, ale musi się skończyć, zanim dojdzie do pojednania. Więc wybaczenie może mieć miejsce, ale dopóki ta osoba, która cię skrzywdziła, to stop what they're doing, nie przestanie tego, co robić. Abuse, czy to jest niewierność, czy to jest wykorzystywanie kogoś? Until they stop, there is no reconciliation. Dopóki to nie zaprzestanie, nie może być pogodzenia. That's sometimes, it takes time. Czasami to trwa. That's, takes a lot of prayer. Czasami trzeba dużo się o to modlić. For God to convict that person, the spouse or the friend. Żeby Bóg przekonał tą osobę, przyjaciela lub współmałżonka. But sometimes there are people who did not know
that they offended you. A czasami są ludzie, którzy nawet nie wiedzą, że cię skrzywdzili. So don't hold on to it. Go to them. Więc nie trzymaj się tego, tylko idź do tych ludzi. Tell them what they did really hurt you, was offensive. I powiedz to, co zrobili, cię zabolało, to było obrażające dla ciebie, bolące. And because they did not know, they will acknowledge, oh man, I'm so sorry. I dlatego, że nie wiedzieli, mogą powiedzieć, o przyjacielu, przepraszam, nie wiedziałem. I didn't mean to hurt you. Nie chciałem cię skrzywdzić. Please forgive me. If they ask that, hallelujah, you healed. I powiedzą, wybacz mi, jeżeli to ma miejsce, no to chwała Bogu, sprawa jest zamknięta. But they're not gonna know until you go and talk to them. Ale oni nie będą o tym wiedzieli, dopóki nie pójdziesz. So don't hang on to it. Więc nie trzymaj się tego problemu. So do not force reconciliation until there is truly a change in the heart of the offender. Więc nie wymuszaj takiego pojednania, pogodzenia, dopóki sprawca nie zmieni serca. 2 Koryntian 5:20. Tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, tak jakby Bóg upominał was przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. So we talked about past anger, so how can I release present anger constructively? Więc mówiliśmy o tym gniewie z przeszłości. A co z gniewie, który jest teraz? Jak mogę go konstruktywnie uwolnić? Anger is one letter short of danger. Gniew jest o jeden krok od niebezpieczeństwa. I don't know about the Polish language, but anger, A-N-G-E-R, danger, just add the D in front of it. W angielskim wygląda to tak, że jest słowo gniew, ale gdy doda się jeszcze jedną literkę przed tym słowem, pojawia się słowo niebezpieczeństwo. These steps will help you learn to handle your anger constructively and biblically. I poniższe kroki pomogą radzić sobie z gniewem w sposób konstruktywny i biblijny. First, acknowledge your anger. Po pierwsze, przyznaj się, że masz gniew. And I'm talking about current anger. I mówię o tym teraźniejszym gniewie. Be willing to admit your anger. Przyznaj, że masz sobie gniew. Be aware of when you feel angry. I bądź świadom tego, kiedy czujesz, że masz ten gniew. Become aware of suppressing or repressing your anger because of fear. I uświadom sobie, że tłumisz albo wypierasz gniew z powodu strachu. So if you're not admitting your anger or be aware of your anger, and then you need to recognize I am suppressing my anger. Więc kiedy nie pokazujesz tego gniewu, ale go masz sobie, musisz przyznać sobie, że go po prostu uciskasz jej z tyłu i chowasz go. Be willing to take responsibility for any inappropriate anger. I bądź gotów wziąć odpowiedzialność za każdy niewłaściwy gniew. Sometimes your anger towards somebody, so you need to go and confess and say, man, I'm sorry. I got angry at you for no reason. Czasami możesz się zezłościć i powinieneś wtedy pójść do tej osoby i powiedzieć, wiesz co, przepraszam, zezłościłem się bez powodu w tym czasie. Or I got angry because I felt jealous or insecure. Acknowledge it. Możesz powiedzieć, miałem gniew, bo czułem się zazdrosny albo niepewnie w tej sytuacji. That's part of humility. To jest część takiej pokory w twoim życiu. Im więcej będziesz ją robił, tym wolniejszy będziesz w tym. Again, do not force reconciliation until there is truly a change of heart by the offender. I jeszcze raz, nie wymuszaj pojednania, dopóki sprawca naprawdę nie zmieni zdania. Proverbs 28:13. Przypowieści 28:13. Kto ukrywa swe grzechy, nie będzie miał szczęścia, a kto je wyznaje, porzuca, dostąpi miłosierdzia. Number two. Po drugie. Analyze your style. Przeanalizuj swoje zachowanie. How often do you feel angry? Jak często odczuwasz gniew? I cannot answer that for you. Ja za was tego nie odpowiem. How do you know when you are angry? A skąd wiesz, kiedy jesteś zły? So these are basically self-examination. To są takie pytania, żeby sprawdzić samego siebie. How do others know when you're angry? A skąd inni wiedzą, kiedy jesteś zły? Do people know, so man, that man is always angry. Czy ludzie mówią o tobie, o ten brat, to on jest zawsze zły? He's an angry person. To jest człowiek z gniewem. I don't want to be around him. Ja nie chcę być blisko niego. Because it's like dynamite, fire. You'll get consumed by their anger sometimes. To jest jak ogień, jak dynamit, który możecie też pochłonąć. How do you release your anger? I jak uwalniasz swój gniew? So you need to analyze that. Przemyśl, zastanów się nad tym. Psalm 139:23-24. Przeniknij mnie, Boże, i poznaj moje serce. Wypróbuj mnie i poznaj moje myśli. I zobacz, czy jest we mnie droga nieprawości, a prowadź mnie drogą wieczną. Psalm 139:23-24. Number three, assess the source. Po trzecie, znajdź i oceń to źródło. Hurt, is it injustice, is it fear, is it frustration? Czy to zranienie, czy niesprawiedliwość, czy strach, czy frustracja? Psalm 51:6.
Oto miłujesz prawdę wewnętrzną i w głębi serca dasz mi poznać mądrość. Psalm 51:6. Number four, appraise your thinking. Po czwarte, oceń swoje myślenie. Are you expecting others to meet your standards? Czy oczekujesz, że inni będą zawsze spełniać twoje wymagania? That's a wrong thing to expect. To jest nieodpowiednia rzecz, żeby się jej spodziewać. When we have that kind of expectation of from people, kiedy mamy takie oczekiwania od innych ludzi, kind of put us, more or less, we put ourselves above others. To ustawiamy siebie nad innymi. That my standards is higher than theirs. Moje standardy są wyższe od nich. We all need to submit to Christ. My wszyscy musimy być poniżej Pana Jezusa. He is the standard. On jest standardem. And for us to live Christ-like before man, a my, żebyśmy żyli w sposób Chrystusowy przed Bogiem, people cannot point the finger at you. Ludzie nie powinni pokazywać na siebie palcem. Because you are living what Christ commands us to do on a daily life. Bo powinniśmy żyć tak, jak Pan Jezus nam kazał każdego naszego dnia. Second, are you guilty of distorting your thinking? Czy jesteś winny wypaczonego myślenia? Sometimes we play scenarios in our head. Czasami odgrywamy scenariusze w naszym życiu, oh, that's so dangerous, które są bardzo niebezpieczne. And the more we do it, we lost it. Yeah, I'm losing power. Samuel, sprawdź, czy to jest załączone. Again. Sometimes we play scenarios in our head. Czasami odgrywamy takie scenariusze w naszej głowie. And our scenarios, sometimes Satan will use to get us all angry and frustrated and be divisive towards others. I czasami szatan może ich użyć, abyśmy byli źli, zwodniczy w stosunku do innych. Sometimes we come to conclusions in our head that is unfounded. Czasami dochodzimy do wniosków w naszej głowie, które nie mają podstaw. That's why gossip is the one of the worst things that could happen in the body of Christ. Dlatego właśnie plotka jest jedną z najgorszych rzeczy, jaka może mieć miejsce w ciele Chrystusowym. Much of the gossip is based on assumptions and things that never been said. I większość plotki opiera się na tym, co zostało nigdy nawet jeszcze nie powiedziane. Then when it comes to you that you are being accused of something and you start playing with these scenarios in your head. I później, kiedy to ma miejsce w stosunku do ciebie, zaczynasz odgrywać wszystkie te scenariusze, co tam mogło ciebie dotyczyć. So your thinking become distorted. It's not right. I twoje myśli stają się niewłaściwe. Proverbs 21:29. Przypowieści 21:29. Niegodziwy ma upór na twarzy, ale prawy wytacza swoją drogę. Number five. Admit your need. Po piąte, przyznaj się do swoich potrzeb. Anger is often used as a tactic to get inner needs unmet. Gniew jest często wykorzystywany jako taktyka, żeby zaspokoić nasze wewnętrzne potrzeby. Did you use your anger as manipulative ploy to demand certain must in attempt to feel loved? Czy używasz czasami gniewu, żeby manipulować nim, aby wymuszać swoje zachcianki, próbując poczuć się kochanym? Unfortunately, there are some people who are very good manipulative human beings. Niektórzy ludzie są bardzo dobrzy w manipulacji. Some people use depression as manipulative toy. Niektórzy używają depresji jako narzędzia do manipulacji. Or anger. Albo gniewu. Or their own critical spirit. Albo takiego krytycznego podejścia. Manipulating circumstances to make their friend or their spouse to submit to their own desires or to meet their inner feelings. I manipulują sytuacją tak, żeby ich współmałżonek robił to, co oni chcą i spotykał się z ich potrzebami. Do you use explosive anger to get your way in attempt to feel significant, to make yourself feel important? Czy używasz czasem takiego wybuchowego gniewu, aby postawić na swoim i poczuć się, że jesteś ważny? Do you use control and anger, insisting on certain conditions to in order to feel secure? Czasami używasz takiego kontrolowanego gniewu, nalegając na pewne warunki, abyś ty czuł się bezpiecznie? Do you know that only Christ can ultimately meet all your needs? Czy wiesz, że tylko Pan Jezus może ostatecznie zaspokoić wszystkie twoje potrzeby? Philippians 4:19. Lecz mój Bóg zaspokoi wszelką waszą potrzebę według swojego bogactwa chwale w Chrystusie Jezusie. Filipian 4:19. Number six. Po szóste. Abandon your demands. Porzuć swoje żądania. Instead of demanding that others meet your inner needs for love, significance and security, learn to look to the Lord to meet your needs. Zamiast domagać, aby inni zaspokajali twoje potrzeby miłości, znaczenia, bezpieczeństwa, naucz się zwracać do Pana, by zaspokajał twoje potrzeby. Pray. I módl się. Lord,
Though I would like to feel more love from others, I know that you love me unconditionally. Panie, choć chciałbym czuć więcej miłości od innych, wiem, że Ty kochasz mnie bezwarunkowo. Jeremiah 31:3. Dawno Pan mi się ukazał, mówiąc, owszem, umiłowałem Cię wieczną miłością, dlatego przyciągam Cię swoim miłosierdziem. Jeremiasza 31:3. Also pray, Lord, though I wish I felt more secure in my relationships, I know I am secure in my relationship with you. Może też się modlić, Panie, choć chciałbym być bardziej znaczący dla tych wokół mnie, wiem, że jesteś znaczący w Twoich oczach. Psalm 118:6. Lord, though I wish others would be more responsive to my needs, I know that you have promised to meet all my needs. Panie, ze mną nie będę się bał, cóż może uczynić mi człowiek. I możesz modlić się, Panie, chociaż chciałbym, aby inni byli bardziej wrażliwi na moje potrzeby, wiem, że obiecałeś zaspokoić wszystkie moje potrzeby. 2 Piotra 1:3. Jako że Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał do chwały i cnoty. 7. Po 7. Alter your attitude. Zmień swoje nastawienie. Take the following steps which are outlined in Philippians 2 verse 2 through 8. I weź podejmij kroki, które zostały opisane w Filipian 2:2-8. Możesz modlić się, spraw, by moja radość była pełna, będąc tego samego umysłu i zachowując tę samą miłość, zjednoczeni w duchu, skupieni na jednym celu i nie czynimy nic samolubstwa ani z pustej zarozumiałości, ale z pokorą umysłu uważajmy jedni za drugich, za ważniejszych od siebie. Dbajmy nie tylko o to, co nasze, ale także o to, co innych. Miejmy w sobie taką postawę, jaka była w Chrystusie Jezusie, który chociaż istniał w postaci Bożej, nie uważał równości z Bogiem za rzecz, której musi się uchwycić, ale ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stał się podobnym do ludzi, ukazując się jak człowiek, uniżył samego siebie, stając się posłusznym do śmierci, aż do śmierci krzyżowej. Amen. Have the goal to be like-minded with Christ. Miej cel, aby mieć taki sam umysł, jaki był w Chrystusie. Do not think of yourself first. Nie dawaj siebie na pierwszym miejscu. Give the other person the preferred, treatment. I traktuj inną osobę tak, jak ty chciałbyś być traktowany. Consider the other's interest first. Rozważ interesy tej osoby drugiej najpierw. Have the attitude of the Lord Jesus Christ. Miej nastawienie Pana Jezusa. Do not emphasize your position or rights. Nie podkreślaj twojej pozycji i twoich praw. Look for ways to demonstrate servant's heart. Szukaj sposobów, żebyś mógł pokazać serce sługi. And speak and act with a humble spirit. I mów i zachowuj się w duchu pokory. And be willing to die to your own desires. I bądź chętny, abyś mógł umrzeć dla swoich własnych pragnień. Number 8. Po 8. Address your anger. Have the goal to be like-minded with Christ. I zajmij się swoim gniewem, podejdź do niego i postaw sobie za cel bycie podobnym do Chrystusa. Determine whether your anger is really justified. Ustal, czy twoja złość jest naprawdę uzasadniona. Decide on the appropriate response. Wybierz odpowiednią reakcję. How important is this issue? Zastanów się, jak ważna jest ta kwestia. I don't know about here, but in America there is a saying says, pick your battles. W Ameryce mają takie powiedzenie, wybieraj swoje bitwy. Sometimes when there is a disagreement, czasami, kiedy jest niezgoda, I don't just pick a fight or argue for every disagreement that I come across. To nie walczę z każdą niezgodą, jaka się pojawi. The first thing I ask, is this worth it? Pierwsza rzecz, jaką sobie zadam pytanie, to czy to jest na tyle ważne? What is the issue here? Jaka jest tutaj kwestia? If it's something that doesn't make any difference, okay, whatever. Jeżeli to jest coś, co nie zmienia żadnego nic w moim życiu, to mówię, dobrze, nie jest to ważne. But sometimes when it talks, we deal with doctrinal issues. A czasami, kiedy mówimy o doktrynie, I have to stand up and speak. To muszę wstać i powiedzieć. Just like I confronted missionaries and professors where they say Allah and Yahweh are one and the same. Tak jak musiałem skonfrontować nauczycieli i misjonarzy, którzy mówili, że Allah i Jezus to samo. That's an important doctrine. Allah i Yahweh to samo. To jest ważna doktryna. Bóg jest Bogiem zazdrosnym. He will not be associated with other false gods. On nie może być łączony z żadnym innym fałszywym bóstwem. Sometimes with my spouse. Czasami jest kłótnia w rodzinie. We start disagreeing on some issue or on the house. Nie zgadzamy się z czymś w naszym domu. My initial reaction is I to jest moja wewnętrzna reakcja. But then I stop thinking. Ale myślę.
I love her, she's my wife. Kocham ją, to moja żona. Is this issue worth fighting to destroy our relationship for a period of time? Czy ta walka ma sens ją teraz prowadzić, żeby zepsuć naszą relację na jakiś czas znowu? So I leave it. I said, whatever. Więc zostawiam to, mówię, w porządku, wszystko jedno. But if there is an issue, serious issue, we'll sit down. Ale jeżeli coś jest ważnego, poważnego, to siadamy. Before we talk, let's pray. I zanim będziemy rozmawiać, pomódlmy się. I love you. Kocham cię. I know you love me. Wiem, że kochasz mnie. But we have a disagreement here. Ale nie zgadzamy się tutaj. Let's pray first. Pomódlmy się najpierw. So we will not be angry with each other. Tak, żebyśmy nie byli na siebie źli. It's very important to find out what is this issue. Do I shall go ahead and pick my fight now every single time? The answer is no. Czy to jest bardzo ważne, żeby określić, jak wielka jest ta kwestia? Czy mam iść i walczyć o każdą kwestię? Nie. Would a good purpose be served if I mentioned it? Czy jeżeli wspomnę o tej sprawie, to przyniesie dobry skutek? Just like what I said with my wife. Shall I go ahead and pick a fight over something minor? No. Tak jak z żoną, jeżeli coś się tam stało mniejszego, czy powinienem zwracać jej uwagę i rozpoczynać jakąś kłótnię? No nie. However, should I acknowledge my anger only to the Lord? Ale czy powinienem przyznać mój gniew tylko Bogu? It depends. To zależy. If I'm angry and over something silly, yeah, Lord, take that away from me. That's sin. It's just... It's my selfishness. Jeżeli jestem zły o coś małego, no to tak, wyznaj to tylko Bogu i powiedz, Panie, pomóż mi z tym gniewem, to jest grzech, ja tego nie chcę. But if I show my anger to my spouse that unfounded, that really unneeded, I'll apologize to her first. Ale jeżeli pokażę mój gniew najpierw mojej żonie, który nie ma tak naprawdę podstawy, to najpierw powinienem ją przeprosić. Confess it to the Lord. Lord, forgive me. I sinned against her and to you. I wyznaj to przed Bogiem. Powiedz, zgrzeszyłem przeciwko mojej żonie i przeciwko Tobie. Also depend on the Holy Spirit for guidance. I również polegaj na prowadzeniu Ducha Świętego. And sometimes when you're on the wrong, the Holy Spirit immediately convicts you. Czasami, kiedy jesteś w błędzie, to Duch Święty od razu cię przekona. If that happened, follow his guide. Jeżeli to się stanie, podążaj za tym. Don't suppress it. Don't say, I'm not gonna do that. I'm not gonna acknowledge that. Nie odkładaj tego na bok i nie mów, ja się do tego nie przyznam, ja mam rację. Then we are disobedient to God. Bo jesteśmy wtedy nieposłuszni Bogu. Develop constructive dialogue when you confront someone. Kiedy masz konfrontację z kimś, to prowadź konstruktywny dialog. Pray before the confrontation. Pomódl się przed tą konfrontacją. Approach it in humility. Podejdź do niej z pokorą. Think about the outcome. The outcome is restoration. Pomyśl, jaki ma być efekt tego, a efekt jest pogodzenie. Don't speak from a heart of unforgiveness. Think before you speak. I nie mów z serca niewybaczającego, ale pomyśl, zanim coś powiesz. Don't use phrases such as how could you? Why can't you? Use personal statements such as I feel. I believe. I nie używaj takich zwrotów, jak mogłeś, jak śmiesz, dlaczego nie możesz robić tego, a tamtego, ale powiedz osobiście, ja czuję, że coś stało się takiego, a takiego. When you use these questions, how could you? You're pointing the finger, you're accusing immediately. Kiedy mówisz takie pytania, jak mogłeś, to od razu pokazuje palcem na tą osobę, to jest takie oskarżające. So when you confront it, let me understand this correctly. Więc kiedy chcesz skonfrontować swój gniew, jaki został wywołany, to powiedz, chciałbym do tego podejść we właściwy sposób. I heard you say this, this, this. Is that correct? Słyszałem, że powiedziałeś to, to i to. Czy to jest prawda? Don't say yes. I powiedzą może tak. Well, you know what? When I heard this, I feel offended. I feel hurt. I możesz powiedzieć, kiedy to usłyszałem, to czułem się zraniony, czułem się zaskoczony tym, obrażony. That will make the person realize that the tongue just cut you deep in the heart. I to sprawi, że ta osoba zrozumie, że ich język skaleczył twoje serce. Don't bring up past grievances. Stay focused on the present issue. I nie wspominaj o jakichś dawnych żalach, problemach, ale skup się na tym, co jest teraz. Oh, this is such a big problem. I to jest ogromny problem. Sometimes we don't forget the past. Czasami nie zapominamy przeszłości. If we have an issue in the present day, jeżeli mamy dzisiaj problem, we are confronting that person, spotykamy tę osobę, whether it be a friend or a spouse, czy to jest może przyjaciel, czy... Immediately we'll say, do you remember 10 years ago? Do you remember last month? Do you remember last year? You did this, 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 this. Czy współmarzonek, podchodzimy i mówimy, pamiętasz jak 10 lat temu, pamiętasz jak rok temu, pamiętasz jak w zeszłym tygodniu zrobiłeś to, to i tamto. You always hurt me, you always do this. Zawsze mnie krzywdzisz, zawsze mnie ranisz. Stop.
Przestań tak robić. I thought you forgave him last time. Chyba wybaczyłeś mu ostatnim razem, czyż nie? I thought that was all done. To był temat zamknięty. Why are you bringing it over again? Po co to znowu przynosić? There's only one solution, one conclusion of that, that is you really never forgave him to start with. Jest tylko jeden wniosek z tego, on tak naprawdę nigdy tego nie wybaczyłeś. You're still chewing and simmering over that. Ciągle nad tym tkwisz i ciągle cię to trawi. Do you understand? Czy rozumiecie? When you harbor all these issues, the past, don't bring it up. Kiedy masz w sobie te wszystkie uczucia zewnętrzne ze przeszłości, nie przynoś tego znowu. Unless you never resolved it with the person, maybe he doesn't know that he hurt you back then. Chyba że nigdy tego nie rozwiązałeś, może on nie wie, że kiedyś tam skrzywdził cię w podobny sposób. How would he forgive or apologize if he never told him that what he did or what she did hurt you? Jak może przeprosić, jeżeli nie wie, że coś, co zrobił kiedyś tam, skrzywdziło cię? Don't assume the other person is wrong. Listen for feedback from the other point of view. I nie zakładaj, że druga osoba nie ma racji. Posłuchaj jakichś informacji zwrotnych. So when you talk to somebody and bring the issue to them. Więc jeśli do kogoś mówisz, przynosisz im informację. Stop. Listen to the response. Przynosisz im problem, to zatrzymaj się, posłuchaj, co oni odpowiedzą. Sometimes they say, no, that's not what I meant. I czasami oni powiedzą, nie, ja nie to miałem w ogóle na myśli. I think you misunderstood what I was saying. Myślę, że źle zrozumiałeś to, co mówiłem. What did you mean? A to co miałeś na myśli? Powiedz. And they'll tell you. I powiedzą ci. And whatever they tell you, most likely is going to be total opposite what you thought. I to, co ci powiedzą, to najprawdopodobniej będzie zupełnie co innego niż to, co myślałeś. Then you realize, oh, my anger is unfounded. I zdajesz sobie sprawę, mój gniew nie ma podstaw. But you will never get to this point unless you have that dialogue and talk. Ale nigdy do tego nie dojdzie, jeżeli nawet nie porozmawiasz. Demonstrate the grace of God by saying the following to yourself. Zademonstruj Bożą łaskę, mówiąc sobie następujące rzeczy. I place my anger on the cross of Christ. Złożyłem swój gniew na krzyżu Pana Jezusa. I am no longer controlled by anger. Nie jestem kontrolowany przez gniew. I am alive with Christ living inside of me. Jestem żywy z Chrystusem, który żyje we mnie. I will let Christ forgive through me. Pozwolę Chrystusowi przebaczyć przeze mnie. I will let Christ love through me. Pozwolę Panu Jezusowi kochać przeze mnie. I will let Christ reveal truth through me. Pozwolę Panu Jezusowi objawiać prawdę przeze mnie. Galatians 2:20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie. Ask yourself. Zadaj sobie pytanie. When you sense surge of anger, you need to ask. Kiedy poczujesz taki przypływ gniewu, zapytaj. Can I change the situation? Czy mogę zmienić tę sytuację? If you can, go ahead, change it. Jeśli tak, zmień ją. If you can't, release it. Jeśli nie, pozostaw ją. Amen. Amen. Praise the Lord. Let's take a break. A Bogu, teraz mamy pół godziny przerwy. Again, I know this is Poland. Wiem, że to jest Polska. And I know you don't have anger issues. I wiem, że nie macie problemu right. z gniewem. We all humans.